No elo! Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zostania Piosenek Polskich, nie tylko youtuberów, bo również artystów, ponieważ dzisiaj ocenimy piosenkę Cleo oraz Lexi Polskie Mexico. Tak to się mówi? Polskie Mexico czy Mexico? Nieważne, dajcie znać w komentarzu, jak wy to wymawiacie. A jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Stan subskrypcji na dzień dzisiejszy pokazuje nam 923 tysiące. Co oznacza, że jeżeli dobrze liczę, to brakuje nam 77 tysięcy subów do miliona. A ty jesteś jedną z tych osób, której potrzebujemy. Kliknij tutaj, patrz, to kliknij. Wierzę w ciebie. No i oprócz tego zapraszam na mojego Discorda, discord.gg/yahoo. A jeżeli lubisz gry, to zapraszam cię na mojego Twitcha, gdzie codziennie sobie streamuję gierki i gram razem z wami. Koniec bloku reklamowego, przejdźmy do ocenki. Animacja? To wygląda jak muza z jakiejś reklamy totalnej. Hotel? Trivago. Okej. A, było coś... Słyszałem coś, że tam jest jakaś polska Cardi, ale ja nie jestem w ogóle w tym temacie. Ktoś mi o tym opowiadał, ale nie jestem w tym temacie totalnie, nie wiem o co tu chodzi. Polish mango, Russian peach. Czy tam było Russian peach napisane i to były buraki? Czy to są ziemniaki? La mantequilla y otras mercancías trapicheadas por los cárteles eslavos de Europa del Este, que suministran los, a todos los rincones del mundo. Al utilizar el antiguo cartel, el contrabando de productos eslavo floreció en su mejor momento. Dziwny zamysł na teledysk, ale okej. Trochę cringe'owy, mam wrażenie. Ej, znalazłem pierwszy błąd w 40 sekundzie. Tak teoretycznie to tutaj powinno być, że ona się kąpie niby w tych pieniądzach, nie? I powinna być naga, tak naprawdę. No bo nie ma na sobie tutaj nic u góry. A jak się dobrze przyjrzycie, to tam widać, że ma ubranie pod spodem. Tu i tu. Nie wiem, czy to zamysł specjalny, czy niedopatrzenie? Piękny kraj, nie da się twardo kraj. No to razem taki mech, tak szczerze mówiąc, no nie porwał mnie jakoś. Może za drugim razem, trzecim, czwartym wejdzie, ale tym teraz, w tym momencie, no nie oszukujmy się, jestem tutaj głównie do lekcji, ale obczajmy. Na skurczy życia system ten surowy, masz 1000 żyj za 3, wydawaj 2. Jeżeli mamy polskie Mexico i łączymy polski oraz meksykański styl, no to trochę kumam, że chcecie te kartele przekształcić w te polskie kartele, które niby handlują tam ziemniakami, bo jest import z polskich ziemniaków, jakaś tam woda, bo Polacy dużo piją. Ale czy to nie jest trochę chamskie, że Mexico kojarzy wam się bardzo mocno z kartelami i z handlem i łączycie to piękne miejsce tylko i wyłącznie z handlem nielegalnych towarów? Nie wiem, luźne przemyślenie. Radom? Co jest? Co to jest? Co? Witaj w polskim Mexico. Bardzo krótka zwrotka i mech bardzo. Propsuję za realizację wideo, bo ta realizacja wideo jest bardzo dobra, ale muza sama w sobie taka... Licho nie śpi, amigo. Z polskim nie wiem. Czuję, że gdyby ten utwór nie był z Lexi, to raczej nie byłby tak nahypowany. No jest takim... generic basic utworem. Ja tak osobiście czuję, nie wiem widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak myślicie. Mi się wydaje, że no nie jest to raczej nic, co by mogło mnie jakoś porwać. Jestem ciekaw Lexi, bo druga zwrotka, więc pewnie teraz ona będzie. Po angielsku? Co? Jeszcze, co? Jeszcze raz. Wow! Jest progres. Jest progres, ewidentny. Fajnie buja. Na pewno... Nie oszukujmy się, widzowie, szczerze mówiąc, naprawdę, druga zwrota, pierwsza zwrota, 100%, nie? Że Lexi dużo lepiej zaśpiewała. Ej, zajebta barwa, naprawdę. Kurde, Lexi, ja wiele razy tam gdzieś słyszałem, że ty masz problemy z tym, że nie chcesz śpiewać, bo coś tam, nie potrafię. Edity, to jest to, przecież to zajebiście brzmi, naprawdę, byłaby głupota, gdybyś tego nie wykorzystała. Ale jeszcze jedna rzecz, bardzo mocne skojarzenie, barwa wokalna mocno z Rihanną. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się skojarzyła, zwłaszcza ten ostatni moment. Coś w tym jest, nie? Brzmi bardzo podobnie. Możecie pisać XD Rihanna, ale mi się wydaje, że naprawdę. Ja też jestem bardzo ciekaw tego, jak by brzmiał wokal Lexi w języku polskim, bo ona dwa numery wydała w zasadzie. Czy było Hot 16 ze strony Lexi? Ona chyba nie robiła Hot 16. Lexi brzydka 16, załamana, co to jest? Czuję się jak menel, but that's okay. Zostałam
nomino... So much. A, dobra, że nie może, dobra, kumam. Nie nagrała szesnastki. Ale głupota totalna by to była, gdyby tego nie wykorzystała. Zaj***a to jest. Ja naprawdę czekam na więcej lekcji i pozderki. Posłuchajmy dalej, co tutaj nam prezentuje ten utwór. Witaj w polskim Meksyko. Zimna wódka z papryką. Ej, był refren, zwrota, refren, zwrota, refren. I teraz będzie zwrota i jeszcze jeden refren. Bez sensu, za dużo refrenów. Powiedział to Dawid, który miał Among Usa i tam było, co chwilę mam zioma, to kłamie. No ale nie, mogę sobie powiedzieć, no mi się wydaje, że naprawdę jest to dużo refrenów, to powinno być 3. Nie, no, naprawdę za dużo mi się wydaje, ten numer mógłby się już skończyć. Zawsze naprzód, nawet chwiejnym krokiem, kłócimy się, kochamy cały czas. To się różni jakoś od pierwszej zwrotki? Nie widzę różnicy, mogłoby tej zwrotki zupełnie nie być, tak szczerze. To twarde życie rodzi silnych ludzi, o swoich dbaj, zadbany będziesz sam. Straszna hiperbola Polaków, nie oszukujmy się, aż tak mocno w Polsce nie jest. Witaj w polskim Mexico. Tu żyjesz krótko i szybko, a jeśli nie masz poczucia humoru, to nie dostajesz wizy na wjazd. Co? Bretnie, bretnie totalne. Czy widziałeś, że Cardi B lubi polską kiełbasę, a cebula na świecie znana jest jako polskie mango? Słoweński kartel pod przewodnictwem Cleo przemyca do Ameryki Południowej swojskie brzmienia i specjały. Gościnnie udział Lexi Chaplin i mini Dona Majka. Majka? Mini Mike tutaj jest? To mieszanka wybuchowa. Zobacz, jak w łatwy sposób naprawiliśmy stosunki międzynarodowe i jak sprawiliśmy, że Władimir Putin stał się naszym przyjacielem. Nie wiem, kto pisał ten opis, ale wow, yikes. Na każdym kroku można się wywrócić. Uważaj więc. A cały ten numer taki jest właśnie jak ten opis, mam wrażenie. Wytyfy. Poprawili ten strój, żeby go nie było widać. To nie było celowe. Ajajaj. Nie. A, że naprawili stosunki z Putinem, że to jest o Jezus. Aha, że to on niby. Przeszukać go. Panowie, przecież mówiłem wam, że nie jestem Donatanem. Wow. Nie wiem, jest tak, że z początkiem tego utworu jeszcze wiązałem jakieś nadzieje. Miałem takie, że może to będzie spoko. Z biegiem tego utworu zacząłem czuć coraz większe ciarki. I to nie są to takie ciarki, które czujecie, że o, ale zajebisty utwór, tylko właśnie takie... Nie chcę tego oglądać i raczej nie będę tego oglądać więcej razy. Ale dobra, uznajmy, że nie, to nie tylko moja opinia, nie? Napisałem na Twitterze posta przed nagraniem tego odcinka, bo tak się składa, że mam Twittera, więc jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje, to zapraszam. Twitter Jahostry. No i napisałem na Twitterze, co sądzicie o nowej nucie Cleo i Lexi. Sprawdźmy, co sądzicie. Dla mnie to nie jest jakaś wybitna nuta, ale wiadomo, że Lexi z muzyką nie ma dużo wspólnego. Zwrota Lexi jest git, ale ogólnie nuta to nie mój klimat. Totalnie to powiedziałem właśnie. Chuj***a imo. Słaba. Średnia. Słaba. Totalnie nie mój styl, jeśli chodzi o Cleo, a co do zwrotki Lexi, to oczekiwałem czegoś więcej. Nagrasz o tym i wróć. No i z tym właśnie was zostawię, to ja jestem po tej reakcji na ten numer. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, ponadto subskrybujcie, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Do zobaczenia, cześć!